Magazyn sportowy. Witam ponownie w drugiej części i zapraszam na magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie. I dla przypomnienia, można nas słuchać na stronie RDC, a oglądać można nas na Facebooku RDC i TVP Sport. Mam przyjemność w drugiej części gościć i zaprosić, z nami jest dwukrotny trener Legii Warszawa, były trener reprezentacji Polski, ekspert telewizyjny, pan Andrzej Strylał. Tak, przedstawiam się, witam państwa. Witam gorąco, witam serdecznie, panie Andrzeju. Po 48 dniach przerwy wraca Ekstraklasa nasza. Wcześniej, w pierwszej części miałem tutaj przyjemność gościć trenera Legii Warszawa. Tak, mieliśmy uścisk goni przed chwilą na korytarzu. On się śpieszył, się na mecz. Tak jak większość ekspertów, uważa pan, że to jest ta drużyna, która już ukształtowała się i to jest murowany kandydat? Nie, uważam, że nie. Jednak jakby na to nie popatrzeć, jeżeli każda drużyna, która traci aktualnie zawodnika, który przewodzi, jeżeli chodzi o tabelę strzelców, jakim był niezgoda, jest każdemu zawodnikowi, obojętnie kto by to nie był, bardzo trudno się w ten zespół wkomponować. To, co ja będę z tobą na ten temat dywagował? Sam grałeś i w Stomilu, i w Legii, w reprezentacji Polski, więc sam wiesz, jak trafiałeś do reprezentacji Polski, mimo że byłeś na topie, bo inaczej by cię nie powołano, Ale to większość klubów traciła tych najlepszych. Nie, ale to jest co innego. To jest sprawa w tym momencie wdrożenia się w ten zespół. To, że Legia ma dość duży potencjał, tak trzeba powiedzieć, to jeszcze nie znaczy, że stworzy się drużynę, gdzie ten zawodnik, który wejdzie do gry, będzie w tą drużynę wkomponowany. Popatrzmy dalej. Tam, gdzie są mecze, gdzie jest walka, gdzie jest ten, powiedzmy sobie, poziom i stresu, i umiejętności, gdzie zawodnicy są znani, że Legia dysponuje w tej chwili, w tym momencie Kante i młodymi chłopcami, jak Rosołkiem, prawda, między innymi. I to może być w pewnym momencie za mało. Trzeba będzie przestawić drużynę na to, że wszyscy zawodnicy są ważni. Mało tego, no ja wczoraj miałem przyjemność... Do tego zmierzał, powiem tylko wejdę w słowo, do tego zmierzał Aleksandr Wójcik, że ten musi się jakby, strzelanie bramek musi się troszeczkę przejść na innych zawodników. No dlatego to powiedziałem, że nie są w danym momencie, są jednym z kandydatów, tym bardziej, że dwie drużyny są najbardziej stabilne w tej chwili. To jest Krakowia i Piast Gliwice, które w zasadzie nie mają strat, a jednocześnie troszkę się ich wzmocnił, trzeba powiedzieć. Ale też wracając jeszcze do tego, że zostaje nam tylko Kante, gdzie wcześniej się mówiło o tym, że Legia ma zawsze ławkę mocną, to teraz jak się popatrzy na ławkę, to nie ma nikogo, który by wszedł i odmienił losy meczu, jak tak patrzę. No i to jest bardzo istotne, bardzo ważne. No mało tego, no ja dam przykład chyba najlepszy, że jakiekolwiek prognozy są przeważnie tylko i wyłącznie stwierdzeniem stanu faktycznego. I tak twoja rozmowa, czy z Wukowiczem, czy teraz ze mną, czy z każdą inną osobą, jest tylko przybliżeniem tematu, bo dzisiaj rozpoczyna się inauguracja ligi. Przypomnę wczoraj, wjeżdżam wczoraj do telewizji, akurat przegrywa Real Madryt, drużyna, która straciła najmniej bramek, bo 13. Miałem możliwość, oglądałem to spotkanie. Tak, no ja komentowałem z kolei razem z Michałem Zawadzkim, Atletico Bilbao, prawda? I też Barcelona przegrywa, mając wybitnego, jednego z najlepszych zawodników na świecie, jakimś Messi, bo jeszcze się liczą i pozostali. A poza tym on zmajoryzował grę, wszystkie akcje zaczynały się od niego i w tym momencie, myśmy mówili wczoraj w transmisji, nie wykorzystali jego koledzy szansy, kiedy on grupuje na sobie dwóch, trzech ludzi, więc wolno się, przestrzenie się rodowolne. I tam powinni być zawodnicy, oni grali bardzo statycznie, tak jakby w tym momencie zaczynali przechodzić jakiś kryzys, nie rozumiem tego kondycyjny, bo na to wyglądało. Grali bardzo przeciętny futbol, jeżeli chodzi o grę bez piłki. Nie wiem, czy pan słyszał ostatnio tutaj wiadomość i to też wyszła od dziennikarzy Radia dla Ciebie, że pojawił się inwestor w Polonii Warszawa, Francuz z branży IT, który ma dać 500 tysięcy teraz na to, żeby jakby Polonia, bo też dużo ubytków jest, żeby Polonia ukończyła te rozgrywki, utrzymała się co najmniej w trzeciej lidze, a jak sprawdzi, że wszystkie dokumenty i te pieniądze, że tam nie ma jakiegoś ukrytego czegoś, to po prostu nawet doinwestuje około 4 milionów złotych. To jest fajne, to cieszmy się, bo jednak w jakimś sensie zawsze rywalizacja. Legia Warszawa ze swoim olbrzymim dorobkiem. Polonia również, przypominam, no pierwszy, prawda, mistrz Polski po wojnie Polonia Warszawa. Mało tego, no wspaniały mecz, na którym sam byłem chyba w 52 roku w Pucharze Polski, kiedy z kolei Polonia wygrywa z Legią na stadionie Legii w Pucharze Polski.
okres taki dość trudny. Sądzę, że ta suma troszeczkę jest zbyt mała, bo jeżeli ten pan chce sprawdzić, to wcześniej, zanim daje tą sumę, powinien to sprawdzić. Dokumenty to raz. Dwa, sądzę, że z tego, co ja się orientuję... To znaczy, z tego, że tak, ale nie było chyba czasu na to, żeby większą, znaczy chce... No tak, dobrze, ale się znalazł, mi się wydaje, dobrze na teraz, tu i teraz. Między 500 tysiącem a milionem złotych nie jest aż tak duża różnica, żeby w ogóle zniszczyć, prawda, te wszystkie długi. I nawet gdyby nie wchodził, byłaby to doskonała pomoc i trzeba naprawdę tylko podziękować temu panu, że się zainteresował. Piękna nazwa, Polonia. Zresztą mamy kanał telewizyjny, przecież Polonia, także to się wszystko by pięknie sprzedawało. Jeżeli nadal trenerem jest bardzo dobry, zresztą trener pan Chrobak, no to tylko można, powiedzmy sobie, życzyć, żeby wszystko się odbywało dobrze. Z tego, co wiem, chyba jeżeli już, nie, ja już nie jest, tak? Już zadałem, odszedł. Jeżeli tak. jest, bo on w bardzo trudnym okresie objął, bądź co bądź tak. ten zespół i też należą mu się serdeczne słowa podziękowania za pracę, którą włożył w bardzo trudnych warunkach. Też są, Polonii życzymy dobrze. Jak najbardziej. Też są przygotowane, znaczy są pieniądze z miasta na budowę stadionu, bodajże około 15-tysięcznego, ale jak Polonia wpadła w te kłopoty, to wstrzymano tą jakby decyzję, no, ale czekamy na to, bo to, co pan powiedział, że no, mecze między Polonią a Legią, żeby ten odbudować klub z tradycjami, no na pewno. Ja sądzę, że ciągle jesteśmy spóźnieni, że to miasto w tej chwili, trzeba powiedzieć, że jest bardzo aktywne i sądzę, że już wcześniej, kiedy jeszcze pani Gronkiewicz-Waltz była, prawda, prezydentem Warszawy, to sądzę, że wtedy można było też szybciej zainwestować. Ja sam byłem przecież krótko prezesem klubów Hutników Warszawa, kiedy chcieli Chińczycy przyjechać, wybudować stadion, 120 milionów, piękna koncepcja. Byłem u Marka Pietruszki, wicedyrektora, prawda, sportowego, jeżeli chodzi o miasto społeczne Warszawa. Mamy pięknych architektów i chcieli tu zrobić bazę Chińczycy, gdzie nam zależało nawet nie tylko na terenach sportowych, ale również i politycznych, żeby tych Chińczyków przygarnąć. Długo to trwało, miała fatalnych doradców, uważam jednak, jeżeli chodzi o sport, mówię w tej chwili, nie obrażając nikogo. I odjechali do Rumunii i tam zbudowali swoją bazę Chińczycy. Teraz jednak dostałam chyba 17 milionów, chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli. Mówię to na podstawie mediów, a podobno media zawsze mówią prawdę w odpowiednim momencie, ale nieraz się mylą w finansach. Na rozbudowę stadionu Hutnika i cieszy mnie twoja informacja, Tomek, że Polonia też będzie doinwestowana, więc tym bardziej, jeżeli miasto w tym momencie musiało sprawdzić wszystkie księgi, że ta pomoc się należy, więc ten pan powinien być tym właśnie uspokojony. I ja się bardzo cieszę, że taka wizja w ogóle istnieje. Przypominam tylko, że ta koncepcja istniała, bo tam Zachawi miał wejść, jak prezes był Jurek Engel, prezesował klubowi, też mieli takie plany dość bogate, łącznie z zagospodarowaniem, powiedzmy sobie, tej przestrzeni wokół stadionu. Szczegółów oczywiście nie znam. Cieszę się, że jest nowa koncepcja. Czy słyszał pan o ostatnich wypowiedziach prezesa Bońka i spotkaniu i to, co ma zarząd PZPN-u podjąć, praktycznie chyba ostatnia uchwała prezesa Bońka na temat zwiększenia Ekstraklasy do 8? Nie podzielam tego poglądu, jeżeli chodzi o zwiększenie ligi. To powoduje tylko to, że będzie troszeczkę znowu jakieś naciski. Ja przypominam, bo może czy to jest jakaś, nie wiem, może pan się odnieść, czy różnica 16 gra jak teraz jest i podział jest, czy jest 18, jest czy jest absolutnie jakaś... wykluczony. No, znaczy, czy wracając do korzeni, można tak jeżeli powiedzieć. Jeżeli widzimy, jakie mają kłopoty jednak Benjaminkowie naszej lidze, bo bądź co, bądź widzimy, ŁKS gra w taką ładną piłkę optyczną dla oka. Współczuję Kaziowi Moskalowi, panu Salskiemu, który bardzo udanie prezesuje i brawa, że ten Kazio może dalej kontynuować swoją pracę. Natomiast Raków się obronił z trenerem Babszunem, ale jednocześnie no, jest szalona zmiana drużyny. Jeżeli chodzi o stan kadrowy, jeżeli chodzi o Raków, w stosunku do tego, ci, którzy awansowali, w zasadzie już jest ich bardzo znikoma ilość. I to świadczy o tym, na niekorzyść tego, o czym ty mówisz. Nie wiem, tylko czy, z drugiej strony ŁKS chciał grać tymi chłopakami, którzy ja są wiem, no, i właśnie, i to jest zawsze będzie tak. No i na newralgicznym punkcie, dlatego ściągnęli w tej chwili obrońców, musieli oddać Ramireza, bo niestety finanse są rzeczą podstawową. To się tak pięknie mówi, ale bez pieniędzy się nie da tworzyć dobrej drużyny. Natomiast tutaj nie podzielam tego poglądu. Sam byłem kiedyś zwolennikiem raczej okrojenia ligi, stworzenia dobrych warunków. My nie mamy w tej chwili szansy w naszej lidze, że każdy mecz jest bezwzględnie ważny. Nasza mentalność na to po prostu nie zezwala, nie pozwala. Nawet patrz po... Ilu ludzi przychodzi na mecze? No popatrzmy nawet tutaj na Legię. Na wszystkie mecze jest komplet, nie ma kompletu na wszystkich spotkaniach, bo ludzie wiedzą, jaka jest skala wartości drużyny przeciwnej, mimo że celowo podałem przykład porażki Realu Madryt i Barcelony. W piłce każdym można wygrać i to jest cała naprawdę filozofia w ogóle i oceny gry w piłkę nożną. Nie ma drużyn niepokonanych. Genialny przecież, powiedzmy sobie, obydwaj o tym wiemy, Tomek, w tej chwili Klopp i jego Liverpool, a kto mu zabrał? No, na kim zdobył tylko jeden punkt w tym roku, pamiętasz?
No widzisz, jeden punkcik z bardzo słabo grającym Napoli, które dopiero teraz się odbudowało po zwycięstwie nad Juventusem. Niestety tylko jeden remisik w Lidze Mistrzów. Aktualne rozgrywki, przypominam. A pamięć ma dość dobrą, ale w ciężkiej Lidze Angielskiej też tylko jeden punkt straci. Jeden remis mają, tak? Nie, no fajnie, no tak, ale ja oglądałem parę. Grają bardzo dobrą piłkę, ale również wygrywali szczęśliwie 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Świetną drużynę mają, tylko to jest przykład, że nie wolno w pewnym momencie zbyt wcześnie, zanim się cokolwiek zacznie, jeszcze taką rozmowę miałem teraz w korytarzu, kiedy powiedziałem, bo będę miał przyjemność z Darkiem Szwakowskim komentować mecz Legia Jagiellonia. On mówi, ja chciałem z tobą porozmawiać, panie trenerze, to dopiero mógłbym porozmawiać przed samą Jagiellonią na ten temat, bo dzisiaj, tak jak zawsze mówię, koniec sezonu, przygotowania. W sumie na dobrą sprawę mógłby prezes Boniek ogłosić, że mogą zagrać sobie, powiedzmy sobie, w Turcji puchar prezesa, bo 13 drużyn tam przecież było. Tylko trzech drużyn nie było. Także nie, ja żartuję w tej chwili, oczywiście. A to Wokołic powiedział, że tam można było pierwszą kolejkę rozegrać, nie, tak? Ligową nawet. Śmiałem się, Marek, nie, no, zgadza tutaj, się. No, popatrzmy dalej. Ale warunki. No, jakbyśmy na to nie spojrzeli, pana, tak gołym okiem. A odpowiedź na to pytanie, a jak teraz wyjdziemy, na jakie jest nam dzisiaj tu, jak wysiadłem z autobusu, jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno. Reaklimatyzacja z ciepłego klimatu, kiedy się wraca z powrotem, gdzie nagle się dostaje gryp i tak dalej, bowiem to przeżywałem sam jako dwukrotnie ten Legii, jak to było. Sam wiem, że tutaj pod Mostem Łazienkowskim z Legii obiegałem, się ludzie dziwili, jak to Legia biega. A dlaczego? Dlatego, że trener nie jest zwolniony od tego, żeby dobrze myślał i dbał o swoich zawodników, bo tu są rury z ciepłą wodą i tu można zrobić przecinki do biegania, a nie po śniegu. Tylko mamy inne teraz warunki, tak? Mamy podgrzewane płyty, nawet naturalne mamy, tak jak mam przykład Legia i wiele klubów, czy nawet naturalne sztuczne. Sztuczne, tak, oczywiście. To są inne warunki. No i jak na razie nie widać, więc o czym to by świadczyło? Tak. Czy teraz na przykład według tutaj pana, na przykład to, co pan mówi, żeby okroić na przykład naszą ekstraklasę, nie wiem, 10-12 drużyn, nie, ale z budżetem dużym tych klubów i wtedy jakoś zatrzymując tych piłkarzy, czy tak jak mamy do tej pory 16 nie, i odchodzą najlepsi. Nie, nie, ale następuje koncentracja automatycznie. Ja sam kiedyś porównywałem, kiedy była taka akcja zrobiona przez aktualnego członka zarządu, wybitnego dziennikarza, znakomitego kiedyś koszykarza, pana Ryszarda Niemca, który no, ma świetne pióro i on taką akcję spowodował, gdzie się wiele osób wydało, czy Polska ma szansę zostać mistrzem świata. To były lata 80., kiedy ja akurat wtedy wróciłem z Grecji. Wtedy się pomyliłem rzeczywiście, bo też żeśmy coś takiego planowali w sensie, prawda, dyskusyjnym. Na razie ten stan nas nie zadawala, bo to jest w zasadzie, no widzimy, że nie możemy się przebić żadną miarą, żadna z naszych drużyn, jeżeli chodzi o puchary europejskie. Jeżeli bierzemy z trzeciej ligi zawodników, którzy później u nas są wiodący, mówimy o hiszpańskiej, czy ewentualnie no dlatego, czy z drugiej, no tak? No tak, no ale dlatego związek jako taki, on nie ma na to wpływu PZPN, a wiem, bo byłem bądźcem, bądź trenerem reprezentacji, byłem szefem szkolenia, przeszedłem wszystkie szczeble od reprezentacji juniorskiej, młodzieżowej i narodowej. Związek może postulować, może pomagać, może organizować szkolenia, może doszkalać i to robi permanentnie. Nigdy nie było takiej sytuacji. Związek dzisiaj ma w każdym roczniku reprezentację. Za moich czasów koncewi trener selekcjoner i trener reprezentacji narodowej, Górski reprezentacja młodzieżowa, Słaboszowski młodsi, starsi juniorzy 18 lat i ja reprezentacja do lat 17. Nic nie było. I jakoś żeśmy robili wyniki, co nie znaczy, że to jest oskarżenie. Nie. Trenerzy reprezentacji młodzieżowych, czy to ty będziesz, Tomek, zapraszał, ktokolwiek inny, nie wolno ganić trenera, że drużyna gdzieś nie awansowała. To jest błąd w samym założeniu, bo tak się dezinformuje opinię publiczną. Trenerzy reprezentacji mają przygotować zawodników, żeby awansowali zawsze o szczebel wyżej i dbać o rozwój najbardziej zdolnych, najbardziej utalentowanych, bo im trzeba w szybszy sposób pomóc, nawet treningiem indywidualnym, bo to już widać w tym momencie. No akurat ja w tej sprawie mam dość duże doświadczenie, bo to tu na WF-ie były raz we Wrocławiu w 66 roku zgrupowania, gdzie myśmy mieli 132 zawodników. Przykładowo, no nieżyjący świętej pamięci Alois Zydeja, który był najsłabszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o przygotowanie ogólnorozwojowe, według testów naukowych INKFU. Ten sam zawodnik był numerem jeden sprawności technicznej i obecnej taktycznej. Ten sam zawodnik. Zawodnik, który odegrał bardzo ważną rolę, grał w reprezentacji, grał podstawowym zawodnikiem w Wielkim Górniku Zabrze, lewonożny Alois Zydeja. Także tutaj trzeba zawsze patrzeć na to wszystko bardzo spokojnie, a jednocześnie cieszyć się. Związek dlaczego wprowadził kategorię młodzieżowca, z którą ja się zresztą nie zgadzam. Dobry zawodnik zawsze będzie grał. Nie ma takiego trenera, który nie stawi dobrego zawodnika, bez względu na to, czy starsi go lepiej, czy gorzej akceptują. Przykładem jest Arka Gdynia. Młyński półtora roku temu grał bardzo dobry mecz, świetną bramkę, przepiękną strzelił i nikt trenera nie zmuszał.
ale związek zaakcentował, co w tym momencie? Panowie w klubach nie szkolicie młodzieży i dzisiaj się wykupuje młodzieżowców z tych zespołów pierwszoligowych, czyli ta dziś pierwsza ogranek, liga, dziś ogranek. I tak dalej, i tak dalej. I to jest w zasadzie błędne koło, ale związek starał się w tym momencie PZPN zwrócić uwagę na to, że nie wygląda to najlepiej. Natomiast ja sądzę, że w odwrotnym kierunku bym poszedł, jeżeli takie zarządzenie dał 5 lat czasu. Na pewno ten przepis nie ma takiej ligi. No proszę wymienić z 5 lig, gdzie je funkcjonuje młodzieżowiec, że on grać musi. To jest policzek dla, powiedzmy sobie, klubów. Mało tego, nie będę mówił, bo zjawiskiem ogólnoeuropejskim, ogólnoświatowym jest to, że się zwalnia trenerów z pracy, jeżeli nie ma wyników, no bo trudno zwolnić zawodników. Natomiast tutaj no, sam wprowadzałem przepis i dawałem to na posiedzenia zarządu, jako bądź dyrektor sportowy PZPN, że pan Sokołowski, jak go zwolnili we wrześniu z pracy, nie może podjąć w tej samej lidze, w tej samej rundzie pracy i to przynajmniej jak na razie moi koledzy w dalszym ciągu, młode pokolenie, które kieruje tak zwaną komisją szkoleniową, to zaakceptowało. Bo trudno wyobrazić ale sobie czy prezesi klubów nie widzą tego problemu, że na młodzieżowcach, czyli na wychowankach z akademii zarabia się pieniądze? No, powolutku dostrzegają, z tym, że też jest to kwadratura koła. Tutaj dobrze przykład dałeś. Najważniejszym takim przykładem jest tutaj Lech Poznań. Przecież Lech, gdyby miał tych zawodników dzisiaj, których sprzedał, a musiał, bo nie ma pieniędzy, ja zresztą będę to pisał za chwileczkę. W zasadzie liga zaczyna, bo to chyba napisze albo dzisiaj, albo jutro. To jest ale jest stanie zatrzymać też. Jak przychodzi nie jest, bo nie ma pieniędzy. Dlatego nie są w stanie zatrzymać. Nie ma pieniędzy, bo sprzedaje się zawodników nie tylko dlatego, że oni kończą kontrakt, bo masz jeszcze 3 lata kontraktu, przychodzi suma 4 milionów, która dla nas jest okej, a która na zachodzie w zasadzie jest no, sumą mało liczącą się. Ważną dla nas Polaków. Popatrzmy, jak sprzedają Chorwaci, jak sprzedają Serbowie i tak dalej, właśnie poprzez szkolenie. Przecież Partizan, Dynamo Zagrzeb, prawda, Sfera Zvezda Belgrad, oni idą w to szkolenie, myśmy starali się skorzystać i niepotrzebnie zresztą z tych wzorów, bo co innego jest być dyrektorem sportowym, a co innego jest być trenerem. Co innego jest za szkolenie, programować i znać się na tym, a co innego prowadzić drużynę, co zresztą udowodnił. Znaczy nie chciałbym tutaj bronić PZPN-u za to, że wprowadził młodzieżowca, ale to też po części wymusiło na, to co już pan wspomniał, wymusiło na klubach, że będą takiego musieli młodzieżowca. Ale to właśnie powiedziałem, dlatego wykupują zawodników z innych klubów pierwszoligowych, bo sami szkoli ligowe. Nie wszystkie kluby to robią. Czy Lech, czy na przykład Legia, no to no, ale pokazało jest, ostatnie. Ale, Tomek, jest niebezpieczeństwo, ja zaraz ci to udowodnię. Jeżeli kupili 3 zawodników, będzie grał jeden, bo nie chcą, dlaczego nie grają? Znaczy, musi być kilku, bo... No nie, no, jak, ale tak. Oni nie grają, siedzą na rezerwie, nie grają w żadnej z drużyn. Także to jest kwadratura koła, to jest fajnie, wygląda medialnie, fajnie się o tym mówi i tak dalej. Po co? Będziesz dobry, będziesz grał, nie będziesz dobry, nie będziesz grał. Albo masz wielki talent, albo go nie masz. I na tym poprzestańmy. Natomiast proszę bardzo, to zróbmy inne założenie. Mówię oczywiście teoretycznie, nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Widocznie wszystko ludzie już wiedzą w związku, moi młodsi koledzy. Natomiast, a dlaczego nie wprowadzić za 5 lat, że w drużynie rezerw musi grać 5 młodzieżowców? Sorry. Znaczy, ale te... I 6 musi grać, bo będą kontuzjowani. Wie pan co? Powiem panu tak. Czy teraz właśnie jak Lech zrobił, chyba jako jedyna drużyna z Ekstraklasy ma na poziomie drugiej ligi swój zespół, bo awans zrobili. Grają tam na pewno nawet więcej niż połowa tych młodzieżowców. Tak samo wiem, że w Legii. Tak samo wiem, że w klubach Ekstraklasy na pewno posiłkują się tymi młodymi chłopakami, którzy są w akademii. Lepiej czy gorzej? Wiadomo, że ta trzecia liga też jest mocna, bo to już 4 regionów są zespoły. To nie jest takie, że on wejdzie młody i będzie w tej trzeciej lidze brylował, bo to nie jest takie łatwe, proste. Bo jak się już wybije w tej trzeciej lidze, to go wypożyczają od razu druga, pierwsza albo koptują do tak, i pierwszego zespołu. W związku z tym, no nie chciałbym wracać, bo to nie są moje kompetencje. Akurat osobiście nie znam pana dyrektora sportowego Legii Warszawa, bo nie znam, a powinienem raczej przy moim stażu, w moim wieku znać. Był wcześniej szefem scoutingu, Radek Kucharski. Ja wiem, ale, teraz, ja, ale okay, nie mogę nawet, nie mogę i nie chcę rozmawiać na temat człowieka, którego ja nie znam. Oczywiście, nie znam jego nie. poglądów, jego zachowań, co on robi, jak to i tak dalej, nie znam. Natomiast sądzę tutaj, no, że zrobiłbym wiele rzeczy zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o organizację, ale to nie jest temat tej chwili na dzisiejszą rozmowę. Jasne. Czy Exodus, to co było na przykład, wracając, ile odeszło tych zawodników teraz, tych najlepszych stopowych, to co Legia robi wyprzedaż, no to my się osłabiamy jako cała liga. No tak, czy na to, czy na, znaczy my też nie powstrzymamy tego. Nie, bo to jest trend, który istniał zawsze, w dawnych latach też, tylko że cezura 30, a potem 28 lat, która zezwalała na wyjazd. Przecież dlaczego była silna, między innymi reprezentacja Polski? Przecież wszystkich w kraju mieliśmy, przerywało się ligę na 11 dni, cezura nie pozwalała pisać krytycznie.
Liga nie istniała 11 dni, żeśmy się przygotowali do meczów międzypaństwowych, oczywiście o stawce eliminacyjnych, bardzo ważnych. I to był między innymi nasz atut, bo Zachód miał to, co ma dzisiaj. W niedzielę przyjeżdżał zawodnik wieczorem, albo w poniedziałek rano na żubowanie, a w środę już grał mecz. To, co ma dzisiaj Brzęczek, co miał przed nim, bądź co będzie musimy tą sytuację i tak dalej. Zaakceptować, że się ją jakby, no pewnych rzeczy nie zmienimy? W tej chwili, no jeżeli chodzi o młodzież, to możemy zmienić zawsze, jeżeli na to się znajdą pieniądze. Bo powiedzmy, to co wszystko koszta, to tak się łatwo mówi, szkolmy, tylko trzeba mieć zabezpieczenie finansowe, ponieważ przykład dałeś przed chwilą w innym pytaniu o Polonii Warszawa, która ma bardzo trudny okres, to widać, że tam, gdzie nie ma pieniędzy, bo te pieniądze były, dopóki jeszcze funkcjonował pan prezes Józef Wojciechowski w Polonii, który nagle odszedł i spowodował duży kryzys poprzez pana króla, który w zasadzie powinien być sądzony za doprowadzenie do ruiny klubu. Także sądzę tutaj, że jeżeli chodzi o młodzież, tak, musimy znaleźć na to pieniądze i przypomnę, że w czasach nierealnego na szczęście socjalizmu 30% budżetu w klubie musiało być przeznaczone tylko i wyłącznie na szkolenie młodzieży. Mało tego, to powinno być subkonto, gdzie tych pieniążków nie wolno ruszyć pod żadnym pozorem, bo jest nagła potrzeba, nagła chwila, nagły transfer, etc., etc. Ale sądzę, że te moje doświadczenia, bądź co bądź zjeździłem cały świat, gdzie miałem przyjemność, bądź co bądź na konferencjach prasowych, chociażby Montevideo, w Paysandu, mieć wszystkich trenerów z całej Południowej Ameryki, pracowałem w Grecji, w Islandii, w Chinach i sądzę, że te doświadczenia, które mamy, związek na pewno idzie dobrą drogą, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Tu będę zawsze to chwalił, co wcale nie znaczy, że wszystkimi pociągnięciami się, prawda, musimy zgadzać. Z tym na przykład się nie zgadzam, mimo że związek, wprowadzając kategorię wiozową, ostrze kluby, źle pracujecie, źle robicie, powodujecie to, że mamy w tej chwili regres w piłce. Starajcie się to wszystko poprawić, bo akademia i prywatnych, byłych świetnych zawodników, którzy pokończyli kursy, prawda, trenerskie, instruktorskie, chociaż nie wszyscy to mają za sobą, a to jest praca nie najbardziej ważna, bo tam jest najważniejszy moment kształtowania mojego pod każdym względem fizycznym, psychologicznym, pedagogicznym, etc., etc. Także ja sądzę, że musimy poczekać. Ja to napiszę, że 10 lat będziemy w tej chwili czekali. Oby to się skróciło. Chciałbym się pomylić, żeby nasza drużyna awansowała i sądzę, że widać nawet po Piaście Gliwice, który wygrał bądź co bądź w sposób dość nieoczekiwany, bo miał chyba, jeśli pamiętam, chyba 11 punktów straty po rundzie jesiennej, a jednak znaczy już, po zwycięstwie tutaj nad Legią Piast, przed końcówką 6, też miał przewagę również i nad Legią Gdańską i nad Legią. Także w piłce jest wszystko możliwe, dlatego wszelkie dywagacje na temat co, kto, gdzie, jak, to są wszystko rzeczy, prawda, teoretyczne na podstawie a wyobrażeń, bo stanu faktycznego, jak te drużyny wyglądały, nawet teraz w zimę, te 13 zespołów w Turcji, to my nie znamy. My znamy dzięki mediom suchy wynik. Tak. I komentarz tego, kto ten komentarz dawał. A czy on jest słuszny, czy on jest zasadny, czy on jest właściwy, trudno powiedzieć. Dzisiaj mamy, zaczyna się 21. kolejka Ekstraklasy. Arka gra z Krakowią o 18, Śląsk gra z Lechią o 20.30. Drużyny z Mazowsza, czyli Wisła Płock w niedzielę gra z Pogonią o 12.30, Legia przy Łazienkowskiej gra z ŁKS-em o 17.30. Tak, jestem zaproszony na ten mecz, bo zawsze dostaję zaproszenie od pana prezesa. Czyli pierwsza, patrząc na Legię i że pierwsza drużyna gra z ŁKS-em, drużyna, która ma najwięcej strzelonych bramek, gra z drużyną, która ma najwięcej, 37 chyba, najwięcej bramek. Właśnie, tak. Mhm. Także nie muszę nawet posiłkować się gazetą pana, że jest tak. No, nie, nie, jest, tutaj jest, są wiem, faworytem, a dalej wracam do wczorajszej Barcelony Realu. To jest piłka, no na tylko, tym polega fenomen piłki. Tak, tylko że Barcelona już wracając to jest w regresie, zmieniła trenera, czy to dobrze, czy źle, Suarez kontuzja, za bardzo są uzależnieni no od Messiego, to już możemy tylko tak no dywagując, tak, ale patrząc na Legię. Tym kadrowo, co oni dysponują, żadnych usprawiedliwień. Jasne, czy tak jak mamy teraz... Na pewno faworytem jest Legia, tak, na pewno nie ulega wątpliwości. Po tej 20 kolejce mamy Legia, Krakowia, Pogoń, Śląsk. Lech, który ma straty 7 punktów, czyli tak by pan tabelę po 37 kolejce? No, ale popatrzmy nawet, popatrz w tej chwili na liczbę bramek. Papierowo wszystko, na, wszystko nie, papierowo. Na liczbę bramek straconych. Chyba po 16 to ma Krakowiec z Pogonią. Tak. Legia 20, tam jeszcze tak. Ktoś ma 20, 21. Lech ma. Na siódmej drużynie chyba to się kończy, chyba na Lech i 22 bramki, tak. Jeśli ja dobrze pamiętam stracone. A więc siła gry obronnej bardzo podobna tych zespołów. Legia natomiast bije ich tymi 40 bramkami strzelonymi, bo to jest rzeczywiście ewenement. Pozostali nie mają aż takiego tylko potencjału. Trzecia, nie mieli, bo teraz tylko, już nie mają niezgody i znowu wracamy. No ale właśnie. Do tego tematu znowu wracamy. Że teraz, dlatego czy to jest problem, ta niewiadoma. Czy po prostu nie będzie że może problem. Być problem. Problemem może być wtedy, jeżeli będzie a
troszeczkę będzie miał obniżkę formy, ona zawsze następuje, sam wiesz, jako zawodnik Kante, który rzeczywiście zrobił postępy, okrzep jako zawodnik, była bardzo dobra para, Vukovic się decydował, raz grał jednym napastnikiem, kiedy było potrzeba dwóch, bo rzeczywiście taki miał potencjał i tak tymi zawodnikami powiedzmy sobie dysponował. Ale sądzę tutaj, ktoś jest faworytem, piłka nie znosi, pamiętaj, faworytów, szczególnie po inauguracji, po przebytej pracy, gdzie każdy ten pracował według tego, jaki plan zakładał. ŁKS się osłabił, nie ma Ramireza, ma innego Hiszpana, ale czy to jest podobny Hiszpan, czy on to samo będzie sobie prezentował? Jak to ani ty, ani ja tego nie wiem, dopiero to zobaczę, jak jestem zaproszony na samym meczu, jak się ułoży, czy będzie na płynność gry. Legia z jego potencjałem, przecież trzech zawodników najlepszych, to jest znowu Jędrzejczak, oni są na czele tabeli najlepszych zawodników, więc faworytem są, ale piłka jest okrogła, jak mówi o Kasiu Górskiej. Jak ten czas, panie Andrzej, jak ten czas szybko leci, musimy kończyć. Dziękuję. Moim państwa gościem był Andrzej Strejlał, był moim państwa gościem. Dziękuję ślicznie, to był magazyn sportowy Radia dla Ciebie. Miłego dnia. Tomasz Sokołowski.